Witajcie we wrześniu w moim ogrodzie z daliami. Mamy jeszcze lato, choć już jest wrzesień, a w moim ogrodzie trwa festiwal dali, których mam 50 i każda pokazuje, na co ją stać. Właśnie teraz kwiatów jest najwięcej i kwitną tak cudownie, że nie chce się mi wyjść z ogrodu. To dla mnie najpiękniejszy czas. Dlatego widoku warto mieć aż tyle różnych odmian dali. Gdy 6 lat temu zdecydowałam się na to, że w moim ogrodzie będzie dużo dali, stworzyłam rabatę tylko dla nich i posadziłam najpierw 10 karp, a w następnym sezonie było już 30. Dziś mam 50. W różnych odmianach i kolorach. Dalię pierwszy raz posadziłam w odległości co 50 cm i wtedy wcale ich nie uszczypiwałam, więc wyrosły na 2 metry. Kępa była ogromna, nie dało się wejść do środka. Miały podpory, ale nie były uszczypiwane, a to były moje początki. Nie miałam takiego doświadczenia jak mam dziś. Teraz już wiem, że dalie, gdy są posadzone w odpowiednio dobrym gruncie, czyli z kompostem czy obornikiem i mają do tego jeszcze ciepło i wilgotno, to po około 2 tygodniach od posadzenia zaczynają rosnąć coraz szybciej. A gdy urosną już na około 70 cm, to mają bardzo, bardzo dużo liści i sporo nowych łodyg, które wyrastają z bulw oraz nad każdym liściem. To powoduje, że się zagęszczają, więc ja uszczykuję je, a robię to tak. Zobaczcie, tu jest nowa łodyga, która wyrasta nad liściem i tę właśnie uszczykuję, czyli po prostu obcinam sekatorem, ale robię to ostrożnie, by nie obciąć liścia. I to uszczykiwanie robię tylko do pewnego czasu, bo później łodygi dali stają się już na tyle solidnie grube, że utrzymują kwiaty bez problemu. Tutaj trzeba troszeczkę doświadczenia własnego, by wyczuć, kiedy już przestać uszczykiwać. Zobaczcie, jakie są te łodygi grube, znacznie grubsze niż długopis. Więc od początku wzrostu rośliny wiem o tym i często dlatego zostawiam tylko 2 lub 3 łodygi, a resztę po prostu obrywam. Pomimo uszczykiwania dali wiosną oraz zostawiania tylko 2 czy tam 3 łodyg, zobaczcie, ile te dalie mają kwiatów teraz. Policzyłam, ta ma 36, inne też mają bardzo dużo. Ogławianie dali ma bardzo duże znaczenie, bo dobrze odżywione dalie mają bardzo dużo pąków kwiatowych, które kwitną, kwitną i kwitną aż do mrozu. Obserwuję tylko, czy mają odpowiednio dużo wilgoci, ale powiem Wam, że rano jest bardzo mokro aż do południa. Czasami aż kapie z nich woda, więc podlewam co 3 dzień, a oglądanie tej chmury kwiatów jest po prostu cudowne. Dla mnie bardzo magiczne. Natura stworzyła to dla nas. Zachwycające, prawda?
każdy krzew jest dosłownie obsypany kwiatami i w sumie to żal jest obcinać, bo wyglądają przeuroczo. Ale za 2 dni znów będzie taki sam widok, więc nie ma co czekać. Mam u siebie różne odmiany, ale każda jest wyjątkowa, oryginalna, niepowtarzalna. I co widać teraz najlepiej przy ich ogłowianiu? Zobaczcie sami, jakie są różnorodne, jakie mają kształty i kolory piękne. Tak wygląda krzew zaraz po obcięciu wszystkich kwiatów. Wydaje się taki pusty, ale już wkrótce znów będzie wyglądał tak jak przed chwilą, bo pąków jest nadal ogromna ilość. Ze wszystkich obciętych kwiatów tworzę nowy kompost, by mieć dobry własny nawóz w kolejnym sezonie, oczywiście dla dali, ale także dla innych roślin ogrodowych. Dalie jesienią, około 25 października, wykopuję i same bulwy układam w skrzyniach. I tak trzymam je przez 2 tygodnie, aż się przesuszą. Bez mycia, nie myję ich, a później przenoszę do piwnicy, którą mam w domu. Do tej pory przechowywałam w trocinach, ale teraz spróbuję przechować je w perlicie. Dlaczego taka zmiana? Bo jednak niektóre nie przetrwały mi w trocinach, a zależy mi na tym, by mieć dokładnie takie odmiany, jakie chcę. Bo powiem Wam, że co roku coś mi wypadało z dali i musiałam kupować nowe. A dodatkowo w tym roku 10 mi w ogóle nie wzeszło, więc wydaje mi się, że przechowywanie w tych trocinach nie było właściwym rozwiązaniem. I dlatego teraz brakuje mi tych właśnie, które miałam wcześniej, dali, dlatego wiosną coś dokupię, bo chcę mieć właśnie dokładnie te, które miałam dużo wcześniej, a były to dalie kaktusowe. W połowie listopada rozrzucam obornik granulowany na rabatę, a wiosną przekopuję z gruntem. Później już w połowie kwietnia wkopuję karpy z powrotem w te same miejsca. Powiem Wam, że już polubiłam to robić, gdyż ten widok kwitnących dali jest dla mnie najlepszą nagrodą za czas poświęcony tym pięknym roślinom. Jak widzicie, ta przygoda z daliami mnie wciągnęła na dobre. Chcę jeszcze mieć inne odmiany, więc wkrótce kupię kolejne, by za rok cieszyć się tak pięknym widokiem jak teraz.
A jeśli ten widok jest dla Was tak fantastyczny jak dla mnie, to już nie muszę Was zachęcać do posiadania dalii w swoim ogrodzie, bo z pewnością je już macie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, Grażyna.